Dzień dobry, kochane, witam Was w okrągłych 90. Waszych komentarzach. Dzisiaj porozmawiamy na różnorakie tematy, począwszy od kwasów, retinolu, o łączeniu ich, o drastycznej zmianie skóry podczas okresu przedmenopauzalnego. Porozmawiamy również o bliznach, które tworzą się po zmianach trądzikowych, czy o wrażliwej cerze naczyniowej po 40 roku życia. Zaczynamy od tematu przewodniego, którym dzisiaj będzie drastyczna zmiana cery w okresie przed menopauzą. A konkretnie tutaj zainspirowała mnie do tego jedna z Was, za co gorąco dziękuję. I będziemy mówiły sobie o tym, jak bardzo mocno cera zmienia się w kwestii nawilżenia i odżywienia. Jedna z Was skarżyła się na to, jak bardzo nie może poradzić sobie z tym, że nagle skóra cały czas zaczęła być ściągnięta. Tutaj też był problem z trądzikiem różowatym powstającym na bazie skóry suchej. I w rezultacie ten schemat czwarty, który tutaj chociażby proponuję, jest zbyt intensywny do stosowania, dlatego że tam mamy dość intensywną regulację pracy gruczołów łojowych. Jak w takim razie postępować z taką skórą, która z wiekiem staje się coraz bardziej wrażliwa? Pamiętajmy też o tym, że z upływającym czasem zmniejsza się bariera hydrolipidowa. Skóra coraz bardziej reaguje na czynniki zewnętrzne i na wnikanie drobnoustrojów, czyli na atak ze strony drobnoustrojów w postaci wirusów, grzybów, bakterii. Powiem szczerze, że też na moim przykładzie zauważyłam przeogromną zmianę. Moja skóra była mieszana z tendencją do przetłuszczania. Pasty absolutnie był mocno błyszczący. W pewnym momencie, około 40 roku życia, zauważyłam, jak skóra rzeczywiście traci to odżywienie. Dzieje się tak, że w efekcie, jeżeli chodzi o upływający wiek, gruczoły łojowe zaczynają być mniej aktywne. Co za tym idzie, tracimy też ilość lipidów naskórkowych, a przez to z kolei tracimy odżywienie. Dlatego też z wiekiem potrzebujemy więcej regenerujących, odżywczych preparatów, aniżeli super lekkie konsystencje. One nie zawsze będą dla nas pomocne. Jak sobie z tym poradzić, aby usunąć to uczucie ściągnięcia, jak ja tutaj czynię u moich klientek? Co robię też z moją skórą, to już Wam wszystko, kochane moje, tłumaczę. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że nasza skóra w takim momencie potrzebuje pielęgnacji wielowarstwowej. Na moim przykładzie zauważyłam, że stosowanie jednego cięższego kremu nie pomaga. Wręcz gdy walczyłam z trądzikiem różowatym, potęgowało to jeszcze występowanie tego rodzaju zmian. Gdy dołożymy jeden cięższy kosmetyk, to będzie tylko prowadziło to w efekcie do, kolokwialnie mówiąc, zapychania porów, czyli do blokowania ujść mieszków włosowych. Dajemy też niezłą wtedy pożywkę gruczołom łojowym, a nie to jest im potrzebne. Jak zatem uzupełnić te lipidy? Tutaj zachęcam Was gorąco, już niejednokrotnie mówiłam w wielu moich materiałach, do właśnie stosowania ala takiej koreańskiej pielęgnacji, bo to nie muszą być koreańskie oczywiście kosmetyki, ale na bazie tego, co tworzą koreanki, czyli taką warstwową pielęgnację. Przede wszystkim niesamowicie podobna jest, niepodobna, tylko pomocna jest esencja. I tu zauważyłam właśnie na moim przykładzie, już też Wam to mówiłam. Gdy zaczęłam stosować esencję od zeszłego roku, absolutnie się nie rozstaje. To jest dla mnie kosmetyk, który tworzy zupełnie innego rodzaju pielęgnację. W przypadku tutaj osoby, która zadała mi w ogóle to pytanie, zainspirowała mnie do tego tematu, to proponowałabym esencję, która będzie zawierała chociażby ślus ślimaka. Tutaj mogę od razu powiedzieć, że znakomicie sprawdza się Snail and Azulen Market Yam. To jest esencja, którą przerobiłam wzdłuż i wszerz na mojej skórze, na skórach testerek, na skórach moich klientek. Fantastycznie pomagała właśnie w przypadku trądziku różowatego. W ogóle, jeżeli chodzi o mucynę ślimaka czy mucynę roślinną, mają to do siebie, że one przepięknie działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie, ale również przeciwgrzybiczo. Pamiętajmy o tym, że w tym okresie po 40 roku życia też mamy większą taką, bym powiedziała, może nie burzę hormonalną, ale zmiany hormonalne. Gdy dochodzi do spadku estrogenów, no to niestety wtedy nasza skóra też ulega większym podrażnieniom i co za tym idzie, tutaj troszeczkę właśnie musimy ją w tym kierunku przeciwzapalnym wspomóc, ale nie takim agresywnym.
czyli nie ściągającym, nie regulującym pracy gruczołów ujowych, tylko bardziej poprzez takie głaskanie. Czyli po pierwsze, wprowadzamy sobie esencję, właśnie taką przeciwzapalną. Mucyna ślimaka może się znaleźć nie tylko w esencji. Ona może być obecna na przykład w serum, może być obecna w kremie. Też już to wielokrotnie sprawdziłam i naprawdę sprawdza się u większości osób. I właśnie mucyna z kolei roślinna jest świetną alternatywą dla osób, które nie chcą w żaden sposób stosować odzwierzęcych produktów, co jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Więc wtedy mamy mucynę roślinną. Czyli to jest pierwsza rzecz. Kolejna, znakomicie sprawdzi się azeloglicyna. Pochodna kwasu azelainowego połączona z glicyną, która w efekcie da nam większe nawilżenie, przepięknie łagodzi wszelkiego rodzaju zmiany, krostki, grudki, nie działa ściągająco tak jak czysty kwas azelainowy, niweluje zaczerwienienie i swędzenie, co jest mocno znamienne w przypadku trądzika różowatego. Dodatkowo, znakomicie sprawdza się też niacynamid, tylko tutaj uwaga, w niewielkim stężeniu. Nie idziemy w taką bardzo agresywną stronę, to znowu powtarzam, czyli nie będzie to już niacynamid w stężeniu 10%, tylko wybieramy 3-5%. Macie zresztą takie rozwiązania ujęte właśnie w schemacie numer 4. Tutaj zachęcam teraz do tego, żeby spojrzeć, bliżej się przyjrzeć tym kosmetykom. Tam macie też linki do konkretnych kosmetyków, możecie poczytać. Czyli ważne jest to, że wybierajcie te kosmetyki łagodne, o mniejszych stężeniach kwasowych. Tutaj też niedobrym rozwiązaniem w tym okresie przedmenopauzalnym będzie chociażby sięganie po kwas salicylowy. Jeżeli już, to tylko w 2% stężeniu, nie większym, bo później znowu pójdziemy sobie w to wysuszenie. Dobrym rozwiązaniem będzie też witamina C, ale na pewno nie w formulacji kwasu askorbinowego. Znaczy nie w formie, przepraszam, czystego kwasu askorbinowego, tylko zdecydowanie lepiej sprawdzi się tetraizopalmitynian askorbylu. To jest forma witaminy C rozpuszczalnej w tłuszczach, ale nie bójcie się, że tutaj cokolwiek będzie obciążającego dla tej skóry. Nic z tych rzeczy. Tetraizopalmitynian askorbylu w badaniach dowiedziono zresztą, że ma najsilniejsze działanie anti-aging, najsilniej pobudza syntezę kolagenu. Dzięki temu też przyspiesza regenerację komórkową, restrukturyzację skóry. Jak najbardziej tutaj załatwimy, w cudzysłowie mówiąc, dwie sprawy, czyli jednocześnie będziemy niwelowały występowanie krostek, grudek, będziemy wzmacniały ściany naczyń krwionośnych i dodatkowo właśnie stymulowały naszą skórę do regeneracji. Co więcej, znakomicie sprawdzą się wszelkie kosmetyki łagodzące. Zachęcam do masek nocnych, bo tutaj skóra naczyniowa w tym dojrzałym wieku nie lubi zbyt dużego dotyku. To znaczy zbyt częstego, czyli nie dla niej te maski zmywające. Im mniej taką skórę będziemy tutaj stymulowały dotykiem, tym dla niej lepiej. Czyli lepsze będą maski w płachcie, lepsze będą maski nocne. Tam, gdzie wszędzie nakładamy kosmetyki kanapkowo i one nie wymagają zmycia. Pamiętajmy o tym, że skóra naczyniowa nie lubi przede wszystkim właśnie zbyt częstego kontaktu z wodą. Jak mówimy sobie o stymulacji tutaj skóry, to możemy od razu pomyśleć, ok, czyli nie dla mnie mezoterapia, chociażby mikroigłowa. W przypadku trądzika różowatego oczywiście nie, ale jeżeli mówimy o stricte cerze naczyniowej, czy w ogóle o cerze w wieku dojrzałym, właśnie przed menopauzą, gdy nie borykamy się z innego rodzaju zmianami, to uważam, i wiecie, że już jestem totalną fanką tego zabiegu, mezoterapia mikroigłowa jest jednym z najlepszych światowych zabiegów. Dlaczego cieszy się tak ogromną popularnością? Dlatego, że jest relatywnie mało przynoszącym skutki uboczne zabiegiem. To jest zabieg naprawdę bezpieczny. Jeżeli jest jeszcze połączony z odpowiednimi peelingami chemicznymi bądź z serami, które już też Wam proponowałam, chociażby w ostatnich rozwiązaniach, gdzie pokazałam Wam, jak można zrobić właśnie mini zabiegi z kwasem czy retinolem, to jest to fantastyczne rozwiązanie i w zaciszu domowym też możemy uzyskać przepiękny efekt. Dodatkowo, jeżeli chodzi o działanie na tutaj cerę dojrzałą, świetnym rozwiązaniem będzie regularny masaż wałkiem bądź kamieniem gua sha z zastosowaniem też odpowiednich preparatów, na przykład z witaminą C, z kwasem hialuronowym. Jak najbardziej możemy tutaj znowu dołączyć mucynę ślimaka, mucynę roślinną, możemy dołączyć sera olejowe. Pamiętajmy tylko, żebyśmy nie stosowały zbyt często tych takich
po prostu czystych olejów. One mają być bardziej dodatkiem. To wiemy, już Wam wielokrotnie o tym mówiłam, ale przypominam. Szczególnie gdy mamy ten okres przedmenopauzalny i te hormony zaczynają nie być w takiej równowadze, to wtedy te grostki, grudki pojawiają się chętniej. Dodanie czystych olejów do regularnej pielęgnacji może skutkować pojawieniem się krostek, grudek, a tego jestem przekonana, chcemy uniknąć. W związku z tym nieczysty olej jako dodatek do kremu, do serum, bardzo proszę, do masażu, oczywiście, że tak, ale nie jako samodzielny kosmetyk. Pamiętajmy też o tym, że tutaj troszeczkę bardziej musimy porozpieszczać naszą skórę, częściej stosować właśnie już wspomniane wcześniej maski. W moim mniemaniu, tak jak kiedyś, może powiem, jak to teraz wygląda, w moim mniemaniu, gdy już mam teraz cerę dojrzałą, zdecydowanie widzę, jak moja skóra ma większe potrzeby i powiem szczerze, że na przykład maski w płachcie w zasadzie stosuję codziennie. Na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o sera, mam inne serum na dzień, inne serum na noc. Kiedyś uważałam, że serum wystarczy jako kosmetyk uzupełniający, to nadal nie jest błędem. Ale w przypadku cer dojrzałych zdecydowanie ta stymulacja powinna być. Czy powinna? Uważam, że, znaczy, mówicie niejednokrotnie, och, tyle tych kosmetyków. W moim mniemaniu powinna być. Tak jak powiem Wam, że ja już naprawdę przerobiłam różnego rodzaju tutaj schematy pielęgnacyjne, to zauważyłam, gdy jest wprowadzone serum, to jest zupełnie inna rozmowa. Serum naprawdę sprawia, że lepiej później też się wchłaniają kolejne kosmetyki. Jak właśnie tworzymy tę warstwową pielęgnację, czyli mamy oczyszczenie skóry, tonik, później jest jeszcze esencja, jest serum i jest krem oraz oczywiście ochronny krem SPF, to naprawdę ta skóra wygląda inaczej. Co mi się też zmieniło z wiekiem, jak zauważyłam te zmieniające się potrzeby skóry? Przede wszystkim to, że teraz częściej zdecydowanie lubię być nieumalowana niż kiedyś. Może dzisiejszy akurat mój makijaż, miałam taki kaprys i po prostu taki makijaż wykonałam. O tym nie świadczy, ale uwielbiam właśnie moją skórę lekką, świetlistą, zdrową. Zdecydowanie cieszy mnie bardziej dbanie o nią, aniżeli wykonywanie makijażu. I coś, co uwielbiam najbardziej, to właśnie ten efekt takiego intensywnego odżywienia, nawilżenia i czuję, jak ta skóra po prostu pije te wszystkie kosmetyki. Więc kochane moje, podsumowując tutaj, najważniejsza jest właśnie taka warstwowa pielęgnacja, dbanie o odpowiednie uzupełnianie lipidów naskórkowych. Doskonałym rozwiązaniem będą tutaj cudowne, coraz to bardziej popularne peptydy, w tym peptyd miedziowy. Też zauważyłam na mojej skórze, peptyd miedziowy jest fantastycznym rozwiązaniem również w trądziku różowatym. Przepięknie koi kostki, koi krostki, grudki, przyspiesza gojenie trądzika różowatego. Peptydy sygnałowe natomiast będą pięknie stymulowały kolagen, a neuropeptydy, najbardziej znany argirelina, będzie cudownie zmniejszał tutaj to skurcz mięśni. W rezultacie będzie poprawiał wygląd skóry i zmarszczki będą stawały się mniej widoczne i oczywiście nie możemy zapominać o fosfolipidach czy o ceramidach. To też jest fantastyczne rozwiązanie. Cały czas pamiętamy o tym, żeby uzupełniać. A na koniec to Wam powiem, co jest najistotniejsze i być może podcinam gałąź teraz, na której siedzę, ale absolutnym numerem uno jest dieta. I tutaj nie ma taryfy ulgowej. Od kiedy rozpoczęłam zupełnie nowe odżywianie i wiedziałam, że tutaj to już nie jest droga na skróty, że po prostu muszę pójść w odpowiednim kierunku, bo inaczej nie wyprowadzę się z trądzika różowatego. To było tak, że zaczynało być to już u mnie coraz bardziej nawrotowe. Im bardziej wchodziłam w wiek dojrzały, tym widziałam coraz większą zależność. W momencie, gdy przeszłam na odpowiednią dietę, która jest dostosowana do potrzeb mojego organizmu, to jest zupełnie inna rozmowa. Co więcej, kosmetyki, które stosuję obecnie, działają dużo szybciej. I powiem szczerze, że od kiedy zmieniłam sposób odżywienia, nigdy nie miałam tak świetlistej, pięknie odżywionej i nawilżonej cery. Prawda jest taka, że wszystko to, ktoś, kto powiedział mądry, że to, co jemy, tym jesteśmy, i tak w istocie jest. Więc jeżeli chcecie dobrze zadbać o swoją skórę, to też zadbajcie o to, żeby dieta była antyoksydacyjna, bogata w warzywa, owoce. Nie zapominajmy o ziarnach, orzechach. Przede wszystkim dieta w dużej mierze roślinna. I oczywiście pamiętajmy też o olejach dobrej jakości, w szczególności o oleju lnianym. To lecimy teraz z Waszymi pytaniami. Mam prośbę, czy może Pani mi pomóc w kwestii opadającej powieki
Dojrzały wiek 66 lat. Krem lub serum naprawdę skuteczne? Po pierwsze, serum oczywiście skuteczne mogę polecić, ale jeżeli chodzi o opadającą powiekę, to będzie bardziej zapobieganie dalszemu procesowi. To jest absolutnie moje ulubione serum z argireliną, serum pod oczy, napinające z marki Basic Lab, białe opakowanie ze srebrną etykietką, z pipetką. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli już mamy opadającą powiekę, mówię uczciwie. Nie ma takiego rozwiązania kosmetycznego, które by sprawiło, że ta powieka się wchłonie, że nagle podniesie się do góry. I tutaj może Was zaskoczę, ale zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, i to obserwują moich klientek, jest plastyka powiek. Wbrew pozorom, co możecie myśleć, to nie jest taki drastyczny zabieg. W moim mniemaniu, po moich obserwacjach, jak już widziałam efekty pozabiegowe, zdecydowanie efektywniejsza jest plastyka powiek, aniżeli wykonywanie zabiegu plazmą. Dlatego, że po plazmie dużo dłużej te powieki się goją i nie przynoszą, ten zabieg nie przynosi aż takiego efektu. Jeżeli jest dobrze wykonana plastyka powiek, bardzo często też można tutaj nawet wykonać w ramach NFZ, świadczeń NFZ-owskich, to wierzcie mi, że w ogóle nawet tej delikatnej blizenki nie widać. Ta blizna w rezultacie, ona staje się zupełnie niewidoczna, ona jest w zagłębieniu powieki i naprawdę efekty są znakomite. I tak na dobrą sprawę wystarczy raz w życiu wykonanie w ogóle takiego zabiegu i nie bawiłabym się tutaj w nic innego. Naprawdę, bo oczywiście, jeżeli ktoś nie chce takich drastycznych rozwiązań, można jak najbardziej tutaj wtedy stosować specjalne kosmetyki, już wspomniane przeze mnie serum. Ewentualnie, co też wykonywałam u moich klientek, mezoterapię mikroigłową, ale też nie miesiąc w miesiąc, bo pamiętajmy o tym, że w przypadku mezoterapii mikroigłowej dochodzi do pogrubienia skóry. Ja nakłuwam powieki moim klientkom w celu takiej właśnie regeneracji. Natomiast wyobraźcie sobie, jeżeli regularnie będziemy pogrubiały tę skórę, a mamy opadającą powiekę, to co się stanie? Ta powieka jeszcze da taki nam większy nawiz, bo stanie się grubsza i w rezultacie będzie opadała. U jednej z moich klientek miałam przepiękny, muszę powiedzieć, efekt i to był wypadek przy pracy, kiedy to zaczęłam właśnie nakłuwać jej powieki i faktycznie powiedziała mi, że w końcu przestaje się odbijać kreska na powiece, więc to bardzo przyjemny efekt, dlatego że pod wpływem mezoterapii mikroigłowej sprawiamy, że rzeczywiście napina się bardziej ta skóra. Tylko żeby tutaj nie przesadzić, można to wykonywać co drugi zabieg, czyli co drugi miesiąc, tak też czynię właśnie u moich klientek. I to jest mało inwazyjne rozwiązanie, skuteczne w miarę, ale jeżeli jest mocno opadająca powieka, to uważam, że mezoterapia mikroigłowa w dużej mierze tutaj nie pomoże. Lecimy dalej. Jak przy stosowaniu retinolu i kwasów wygląda sprawa z korzystaniem z sauny lub łaźni? Bardzo dziękuję za to pytanie. Fantastyczne pytanie, zupełnie gdzieś mi to umknęło. I kochane, no prawda jest taka, że jeżeli już wchodzimy w taką mocno zaawansowaną pielęgnację kwasowo-retinolową, no to prawda jest, że jeżeli wybieramy się na tą saunę, to powinien być taki odstęp dwutygodniowy, żeby ta skóra była w stanie się zregenerować. Dlatego, że wtedy ona będzie intensywnie reagowała na ciepło. Na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem sauna sucha, dlatego, że wyciąga niemiłosiernie skórę. Ta skóra jest wtedy rozbuchana do granic możliwości. Lepszym rozwiązaniem będzie właśnie łaźnia, czyli ta sauna parowa. Tam mamy troszeczkę niższą temperaturę. Co ja Wam powiem, jak to jest w moim przypadku? Generalnie nie powinnam tutaj jakby korzystać z sauny, ale w okresie zimowym uwielbiam nawet połączenie morsowania z sauną, to jest absolutnie moja miłość i pozwalam sobie kilka razy w roku. Wygląda to następująco. Przy mojej naczyniowej cerze ze skłonnością do trądziku różowatego w ogóle nie powinno mieć to miejsca, ale oczywiście nie możemy sobie w życiu odmawiać wszystkiego. Oczywiście nie korzystam w momencie, gdy gdzieś tam pojawiają się nawet drobne nawroty, to w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast podstawową rzeczą jest to, że ja w saunie osłaniam twarz bardzo cienkim, bawełnianym ręcznikiem, tak żebym oczywiście mogła oddychać. Twarz jest osłonięta i wtedy zdecydowanie ta temperatura jest niższa, nie dochodzi do takiego przekrwienia i nie wychodzę czerwona jak buraczek. Uważam, że to jest jedno z takich wyjść, można w ten sposób sobie poradzić. Kolejna kwestia jest taka, że oczywiście po saunie
bardzo delikatnie myję tę skórę i momentalnie ją regeneruję. To są silnie regenerujące kosmetyki, o których już wspominałam Wam dzisiaj w temacie przewodnim, czyli peptydy, ceramidy, maski regenerujące. Od razu tego samego dnia zapodajcie takie intensywniejsze kosmetyki, żeby właśnie ta skóra mogła dojść do siebie. Czyli żeby był wilk syty i owca cała. Kolejne pytanie, czy aloes jest wskazany dla cery naczyniowej? Jak najbardziej tak. Wiem, że krążą różnego rodzaju informacje, są pojedyncze przypadki. Ja zawsze mówię o tym, że każda skóra jest indywidualna i nie można podejść tak generalizując do każdego, że tak, oczywiście, będzie fantastycznie. W większości przypadków aloes zmniejsza wręcz przekrwienie i wzmacnia w ogóle strukturę skóry. Przyspiesza bardzo silnie regenerację komórkową. Wieloletnie badania nad aloesem potwierdziły w ogóle przyspieszanie gojenia zmian, przyspieszanie gojenia blizn. Więc tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Aloes można stosować nawet już na rany otwarte. Można stosować na poparzenia drugiego stopnia. Więc zobaczcie, przy cerze naczyniowej tym bardziej będzie to odpowiednie rozwiązanie. Tylko po prostu, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, wykonajcie próbę uczuleniową. Można stosować aloes w różnorakich formach. To może być czysty aloes, to może być galaretka aloesowa, krem z aloesem, maski aloesowe. Jak najbardziej tak. Moja skóra bardzo lubi aloes, ale tak jak mówię, to trzeba sprawdzić na swojej skórze i wtedy warto wykonać próbę uczuleniową nie w wewnętrznej części nadgarstka, czy chociażby w zgięciu łokciowym, tylko zdecydowanie na jakiejś partii policzka, bo tutaj nasza skóra czerwieni się najintensywniej. Pytanie kolejne. Dużo mówi się o relacji retinol-kwasy, a jak sprawa ma się z wyżej stężonym niacynamidem, takim na przykład 10-procentowym? On też powoduje złuszczanie i jak go wpleść w pielęgnację, kiedy jest już ochota na kwasy i retinol? Wszystko zależy od tego, z jaką skórą mamy do czynienia. 10-procentowy niacynamid dedykowałabym skórom naprawdę tam, gdzie mamy problem przebarwień i dużą pracę gruczołów łojowych. Nie widzę sensu zastosowania, jeżeli nasza skóra, powiedziałabym, jest w normie, jeżeli nie borykamy się właśnie z nadmiernym łojotokiem, bądź zwyczajnie w świecie nie mamy przebarwień. Wtedy bym raczej dedykowała mniej stężony niacynamid, przepraszam, 3-5%, bo nie ma sensu wprowadzania kolejnej złuszczającej substancji. Natomiast jeżeli jest taki problem i warto by było wpleść coś intensywniejszego, no to wtedy ważne jest to, żeby oczywiście był ten odstęp przynajmniej doby. Co to oznacza? Że jeżeli macie w poniedziałek, nakładacie sobie retinol, to wtedy we wtorek można by położyć niacynamid 10%, w piątek można by położyć peeling kwasowy, przepraszam, w środę peeling kwasowy, w czwartek bym zrobiła taki delikatny odstęp, zobaczyła, jak ta skóra się zachowuje. W piątek można by znowu położyć retinol i wtedy ewentualnie albo w sobotę, albo w niedzielę ten 10-procentowy niacynamid. Ale w każdym razie obserwujemy dokładnie naszą skórę. Zaczęłabym w ogóle od jednej aplikacji w tygodniu. Tu nie chodzi o budowanie tolerancji. Nie ma takiej potrzeby. Nie budujemy tolerancji na niacynamid, ale takiej kompilacji i z retinolem i kwasami może dojść do naprawdę dużego podrażnienia. W związku z tym, tak jak powiedziałam, tylko skóry skłonne do przetłuszczania się i naprawdę tam, gdzie mamy przebarwienia, ale też nie u wrażliwych, cienkich, suchych skór. To nie będzie dobre rozwiązanie. Ponadto niacynamid nie jest jedynym składnikiem aktywnym, bo mamy inne składniki rozjaśniające. Oczywiście witamina C to jest taka pierwsza alternatywa, ale też fantastycznie poradzi sobie chociażby arbutyna, która już w mniejszym stężeniu 1-2% radzi sobie fantastycznie z rozjaśnianiem skóry i zadawaniem jej blasku. Doskonałym rozwiązaniem jest kwas tranexamowy, dużo delikatniejszy, kwas ferulowy czy kwas kojowy. Więc zobaczcie, możemy sobie to pozastępować, nie czyniąc tym samym większego podrażnienia dla skóry. A jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli już wprowadzamy tego rodzaju dość intensywne rozwiązania, to zawsze musimy mieć na uwadze, żeby więcej tej regeneracji komórkowej było. To znaczy regeneracji skóry, w zasadzie nie regeneracji komórkowej, dbamy o płaszcz hydrolipidowy. Czyli ważne jest to, żeby nawet wtedy o poranku kłaść nieco cięższy krem, bo taka skóra po prostu nam podziękuje. I lecimy dalej. Wspominała Pani, że włączając retinol należy odstawić kwasy. Stosuję kwas tranexamowy 2,5% oraz kwas mlekowy 5%. Czy te kwasy również należy odstawić? A co z kwasami PHA?
Bardzo dobre pytanie, bardzo za nie dziękuję, dlatego też je tutaj zamieściłam. Kwas tranexamowy to jest kwas super hiperdelikatny, w stężeniu 2,5% absolutnie nie stanowi żadnej przeszkody, więc można śmiało stosować. Tak jak już też wspominałam, jeżeli chodzi o kwas mlekowy z kolei 5%, on będzie działał na takim poziomie, w takim stężeniu zdecydowanie nawilżająco, łagodząco, a w przypadku kwasów PHA, czyli polihydroksykwasów, kwasu laktobionowego i glukonolaktonu, też nie ma nic tutaj na przeszkodzie, nie stoi, dlatego że to są kwasy, które będą działały łagodząco, rozświetlająco, one zwiększają, więc wręcz wzmacniają barierę ochronną skóry, więc tutaj śmiało jak najbardziej te kwasy mogą w pielęgnacji pozostać. Czy może być taka sytuacja, że jeśli podrażnia jakiś kosmetyk położony na twarz, to wyskakują czerwone krosty na szyi, to z prawej, to z lewej strony, raz bolące, zamieniające się w stan zapalny lub z białą główką. Co się zagoi, to z powrotem wraca. Czwarty tydzień używam retinalu na twarz, ale ta sytuacja z szyją wcześniej już występowała. I teraz należałoby sprawdzić, czy przede wszystkim w kosmetyku nie występuje skwalan. To jest dość częsta reakcja właśnie tego rodzaju. Jeżeli Pani stosuje tutaj retinal i sytuacja nadal występuje, może być tak, że jeszcze ten retinal podbija, to znaczy retinal, jeżeli zatopiony w skwalanie. Przede wszystkim w ogóle bym zwróciła, tak jak mówię, uwagę na to, czy nie mamy skwalanu, czy chociażby nie mamy też takiej formuły olejowej gdzieś mocno w kosmetykach. Bo zawsze te cięższe preparaty będą bardziej predysponowały do występowania tego rodzaju zmian. Jeżeli chodzi o taki stan zapalny, to tak jak mówię, pierwsze co, to w ogóle to jest klasyk, bym powiedziała, to właśnie skwalan z reguły daje takie odczucia. Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, czy coś się w życiu nie zmieniło, czy chociażby nie zmieniło się coś też w jedzeniu, bądź może warto by było zwrócić też uwagę na hormony. Jeżeli takie ewentualności są wykluczone, bo faktycznie nie było tu owych zmian, tylko i wyłącznie nastąpiło to po jakichś kosmetykach, to proszę, mówię, prześledzić po prostu składy. Skwalan to jest numer uno. Może być też czasami spowodowane to cięższymi właśnie olejami. Olej jożoba, olej makadamia, czasem olej arganowy, też tak może się zdarzyć. I też proszę zwrócić uwagę, czy rzeczywiście jest tutaj zastosowana odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim mam na myśli oczyszczanie. Czy faktycznie ta skóra jest odpowiednio oczyszczana w trzech krokach, czyli właśnie mamy albo olejek myjący, albo emulsja, może tu też leżeć przyczyna. Zdarzały mi się takie przypadki wśród moich klientek i testerek. Są skóry, to jest bardzo, powiem Wam szczerze, nieliczny procent. Nie umiem teraz Wam policzyć, ale to jest takie w moim mniemaniu 5%, że nie tolerują w żadnej postaci olejku myjącego, hydrofilnego, tylko i wyłącznie mogą być to mleczka, mogą być to emulsje myjące. No po prostu wiem, że tutaj czy testerki, czy klientki przeprowadzały pięknie ten cały proces oczyszczania skóry i to nie było, że preparat był niedomyty. Po prostu ich skóry tej formulacji nie lubiły i koniec. Gdy zmieniłyśmy na emulsję myjącą bądź mleczko, wszystko pięknie wróciło do normy, więc proszę zwrócić uwagę, może tutaj na tym etapie gdzieś przyczyna leży. I kolejne pytanko. Zaczęłam stosować do ciała balsam z Basic Lab 0,2 retinalu. Czy tego samego dnia podczas brania prysznica mogę stosować peeling cukrowo-solny? Zostawiam tu stawy film na skórze. Oraz czy można w te same dni co retinal stosować żele do mycia ciała z Veoli z kwasami polecane przez Panią ostatnio? Po pierwsze, jeżeli chodzi o serum z retinalem, nie, absolutnie to nie jest dobry pomysł stosowanie go na peeling cukrowo-solny. Skóra będzie podrażniona, pamiętajmy o tym, że jest wtedy większe ukrwienie. Taki preparat może mocno podrażnić skórę. Tego rodzaju preparaty, czy jest to retinal, retinol, czy kładziemy na twarz, czy ciało, zawsze pamiętajmy o tym, że ciało musi być zupełnie suche, nienatłuszczone, czyli nie stosujemy żadnych substancji wcześniej. Chyba że tutaj, żebyście też mnie dobrze zrozumiały, mówiłam kiedyś o tej retinizacji delikatniejszej w przypadku twarzy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy nałożyć na krem nawilżający, ale na pewno nie natłuszczający. W przypadku ciała nie ma takiej potrzeby. Tylko i wyłącznie na ciało suche, czyli wykonujemy peeling cukrowo-solny na przykład 2 dni wcześniej. Żeby nam nie przyszło do głowy, żeby tego rodzaju peeling cukrowo-solny wykonać następnego dnia po zastosowaniu retinalu, bo może być niezły ogień, podrażnienie.
Druga sprawa, jeżeli chodzi o stosowanie żeli do mycia ciała, jak najbardziej polecam, wręcz ja ostatnio nawet kombinuję sobie takie połączenia. Już Wam też wspominałam w mojej takiej właśnie jesiennej pielęgnacji. Lubię połączenie właśnie żelu myjącego z Veolii z kwasem glikolowym i później na to nałożyć retinal i to jest jeszcze intensywniejsze działanie. Pamiętajcie o tym, że kwas glikolowy lubi się z retinalem czy retinolem, bo podbijają wzajemnie swoje działanie i wtedy jeszcze silniej stymulujemy włókna kolagenu. Należy tylko pamiętać o tym, że przy takim duecie możecie liczyć się z większym napięciem skóry, ale też początkowo z większym przesuszeniem. To jest tylko efekt taki przejściowy, więc proszę się nie obawiajcie, tylko zastosujcie wtedy następnego dnia cięższe, bardziej lipidowe balsamy. Jak połączyć wprowadzenie retinolu z wieczornym masażem kamieniem gua sha? Czy można użyć kamienia po nałożeniu retinolu, czy lepiej najpierw zrobić masaż, zmyć wszystko i dopiero nałożyć retinol? Nie, jeszcze raz nie. Retinol nie lubi być łączony z masażem. Wszystko, co powoduje większe przekrwienie, to jest to tak troszeczkę jak w przypadku tego peelingu cukrowo-solnego. Nie kombinujcie, dziewczyny. Ten preparat, on sobie sam udrożni ścieżkę. Większe działania mogą tylko sprawić, że doprowadzimy do podrażnienia, a nawet poparzenia poretinolowego. W przypadku kamienia gua sha tutaj nie robimy jakby towarzystwa z retinolem. Zresztą jak Wam podawałam tutaj w zabiegach kwasowo-retinolowych, tam nie ma połączenia z kamieniem gua sha. Tam, gdzie jest retinol, nie wykonujemy masażu, bo to nie idzie ze sobą w parze. Naprawdę może dojść do właśnie takiego dużego rumienia, przekrwienia. To nie jest dobry pomysł. Kiedy w takim razie jest pomysł na to? Też nie dzień po zastosowaniu retinolu. Bo ta skóra zawsze ona jest troszeczkę bardziej z naruszoną barierą hydrolipidową. Dajcie się temu płaszczowi hydrolipidowemu odbudować. Czyli jeżeli nałożyłyście na przykład retinol w poniedziałek, to możecie wykonać masaż kamieniem gua sha rano w środę. Dlaczego nie? Ale nie rano we wtorek po zastosowanym retinolu, bo może też być duże podrażnienie. Jak pielęgnować cerę suchą, ale z trądzikiem hormonalnym? Troszeczkę podobne pytanie do tego dzisiejszego przewodniego, tylko tam miałyśmy przede wszystkim trądzik różowaty. Tutaj mamy właśnie przesuszenie cery. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o trądzik hormonalny, no tutaj znowu odniosę się do diety. Tu nie ma taryfy ulgowej. Tak jak już wspomniałam na moim przykładzie, ja po prostu wiedziałam, że to jest droga w jedną stronę. Albo zdecyduję się na taką zmianę, i będę cieszyła się zdrową, piękną cerą, albo jeżeli tego nie podejmę, to po prostu sama pielęgnacja mi nie pomoże. Ona pomaga w dużym stopniu, ale muszą być połączone siły. Kochane moje, trądzik hormonalny również jest trądzikiem w dużej mierze psychosomatycznym, czyli powstającym na bazie stresu. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy całą maszyną wszelkich naczyń połączonych. To nie ma tak, że tak jak mówię, nieraz odkręcimy nogę, bo jest chora, wyzdrowieje i przekręcimy ją z powrotem. W przypadku trądzika, w tym szczególnie trądzika hormonalnego, to jest taka sprawa, że w tym momencie musimy pociągnąć za wszystkie sznurki. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, jak te hormony rzeczywiście wyglądają. Może się okazać, że tutaj mamy nadaktywność jajników. Warto by było zwrócić się do endokrynologa czy ginekologa. W takich przypadkach, tak jak ogólnie nie jestem za taką terapią antykoncepcyjną, terapią hormonalną, może się okazać, że będzie to niezłe wyjście z sytuacji. To są przypadki oczywiście indywidualne. Ogólnie staram się najpierw zawsze poruszyć wszystkie inne kwestie, zobaczyć, czy działają, czyli czy właśnie odpowiednia dieta ustawiona przez chociażby dietetyka klinicznego, odpowiednia suplementacja, to też jest szalenie istotne. Higiena snu. Kochane, higiena snu jest szalenie ważna w przypadku w ogóle, powiedziałabym, suchej cery. Tu jest jedna rzecz, bo ja się skupiłam na tym tutaj temacie, cera sucha z trądzikiem hormonalnym. Zastanawiałabym się nad jedną rzeczą. Bo pomyślałam, że tutaj też jest mowa o właśnie cerze jakby już dojrzałej z trądzikiem hormonalnym, ale tak na dobrą sprawę nie istnieje coś takiego w naturze jak cera sucha i trądzik hormonalny. Jeżeli cera jest sucha, to ona jest przesuszona, jeżeli pojawia się trądzik hormonalny, dlatego że na dobrą sprawę trądzik towarzyszy przy zaburzonej pracy gruczołów łojowych. W
W przypadku cery suchej, jeżeli dochodzi do powstawania zmian trądzikowych, to będzie to trądzik różowaty, aniżeli klasyczny trądzik pospolity, więc należałoby przede wszystkim wykluczyć tutaj, znaczy wykluczyć, zobaczyć, jakie są zależności. Pierwsza rzecz to są badania. Ja tutaj odsyłam do dwóch moich odcinków, zarówno do odcinka o trądziku różowatym, jak i o trądziku po prostu. Zobaczyć, jakie badania należy wykonać. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na prolaktynę. Jeżeli mamy pewność, że rzeczywiście mamy hiperprolaktynemię, to należałoby tutaj też nie ma innego wyjścia z sytuacji, przede wszystkim zdecydować się na przynajmniej przez pewien czas, przynajmniej na półroczne leczenie właśnie hormonalne, dlatego że wiem już z doświadczenia, że jeżeli mamy problemy z podwyższoną prolaktyną, to nawet pielęgnacja, super ustawione zabiegi, przepięknie ustawiona dieta nie dadzą końcowego rezultatu. Kolejna rzecz, to co mówiłam właśnie o tej psychice. Pamiętajmy o tym, że to, co się dzieje w naszych hormonach, jest obrazem na to, co się dzieje w naszym organizmie. To nie jest tak, że hormony nagle same z siebie zaczęły szaleć. Coraz bardziej wchodzimy w psychologię, co mnie też bardzo cieszy. Coraz bardziej tu przyglądamy się właśnie naszemu zdrowiu w tej kwestii, czyli nie tylko w kwestii fizycznej. Absolutnie to wszystko jest nieodłączne, psychofizyczny aspekt. Jak hormony zaczynają szaleć, to wielokrotnie należy przyjrzeć się kortyzolowi, czyli hormonowi stresu. Jak podwyższa się kortyzol, to on działa tak na dobrą sprawę na wszystkie hormony. To jest taki zawiadowca, który aktywuje przede wszystkim neuroprzekaźniki, takie jak noradrenalina, adrenalina. Jak one są zwyżkowe, to w tym momencie mamy już bezpośrednie działanie na gruczoły łojowe i dochodzi rzeczywiście do powstawania różnorakich stanów zapalnych. Więc najpierw zastanowiłabym się nie tylko właśnie, tak jak mówię, nad pielęgnacją, ale nad przyczynami i przyjrzeniem się swojej diecie. Kochane, to jest coraz ważniejszy aspekt. Naprawdę, coraz to bardziej mamy zanieczyszczone środowisko, coraz szybsze tempo życia. Spróbujmy spowolnić, bo inaczej zwariujemy. Zadbajmy o te podstawy. Ja wiem, że jest coraz trudniej. Wierzcie mi, ja też mam coraz więcej mniej czasu, coraz więcej gdzieś obowiązków. Ale tu trzeba zadbać o odpowiednią organizację, o to wszystko, żeby zacząć to uspokajać. Spróbujcie pomyśleć o medytacji, o ćwiczeniach oddechowych. Dajcie sobie naprawdę taryfę ulgową, bo jeżeli pójdziemy cały czas w tym kierunku, to nic dobrego nam nie przyniesie. Lecimy dalej. Pani Aniu, czy można zastosować Retix-C z dermapenem w przypadku, gdy mam podejrzenie o trądzik grzybiczy? Nie do końca jest to dobre rozwiązanie. Pamiętajmy, Retix-C to jest połączenie wysoko stężonego retinolu z witaminą C. Jestem przeciwna tego rodzaju działaniom, gdy mamy do czynienia z chorą skórą. Ja już wielokrotnie mówiłam, gdy mamy trądzik różowaty, to w ogóle tam nie wchodzi dermapen w grę. Ale gdy mamy poza trądzikiem zaskórnikowym, gdy mamy tutaj udział grzybków, gdy mamy łojotokowe zapalenie skóry, gdy jest trądzik naciekowy, zapalny, bliznowaciejący, tego rodzaju rozwiązania nie są najlepsze, dlatego że znowu potęgujemy powstanie stanu zapalnego. Trądzik zaskórnikowy tym się różni, że tam mamy zaskórniki, tam nie jest taki toczący się stan zapalny. Tam, gdzie już mamy właśnie stan zapalny, czy to zakażenie grzybicze, nadkażenie, to wtedy potęgowanie, spowodowanie celowe wywołanie stanu zapalnego może jeszcze doprowadzić do uaktywnienia zmian. Lepszym wyjściem z sytuacji byłoby nawet już zastosowanie, to jest dość intensywne oczywiście, samego Retix-C, ale bez dermapenu. Tutaj naprawdę lepiej, mniej znaczy więcej, ja zawsze mówię, tak? Nie kombinujcie z takimi rozwiązaniami, a już na pewno nie na własną rękę w zaciszu domowym, bo nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Powiem uczciwie, nie prowadziłam takich rozwiązań. W przypadku fungal acne, połączenie właśnie Retix-C z nakłuciami zdecydowanie lepiej sprawdzało się rozwiązanie z kwasem azelainowym, z kwasem ferulowym, tranexamowym i salicylowym, ale retinol potrafi wtedy być taki jednak zbyt agresywny. A w szczególności dużo stężona, wysoko stężona witamina C też potrafi tą skórę podrażnić i nie idzie to w dobrym kierunku. Lecimy dalej, kochane. W filmie o kwasach zrozumiałam, że kwas glikolowy, The Ordinary, należy stosować w środę, a retinol w piątek i w poniedziałek i piątek.
Natomiast pod filmem słyszę, że kwas glikolowy można położyć pod tym filmem, bo to był o zabiegach z kwasami i retinolem. Pod tym filmem słyszę, że kwas glikolowy można położyć w ten sam wieczór przed retinolem. Czy ja dobrze rozumiem? Może być kwas i retinol jednocześnie. Tak dobrze Pani rozumie? Już wszystko tłumaczę. Zawsze to, co tworzę, jeżeli chodzi o materiały, to jest taka, to jest dla ogółu, pamiętajcie. To ma być dla Was bezpieczne. Tu to, co Wam stworzyłam, połączenie kwasów i retinolu. Ja powiedziałam, że kwas glikolowy lubi się z retinolem, tylko lubi się z retinolem nie w przypadku cer wrażliwych. One udrażniają sobie, właściwie kwas glikolowy udrażnia pięknie drogę retinolowi. Co za tym idzie? Retinol staje się bardziej aktywny, działa intensywniej. I teraz, po to Wam stworzyłam te zabiegi z kwasami i retinolem, żeby właśnie było to odpowiednie rozwiązanie, tylko zwróćcie uwagę, w jakim to jest zabiegu. To jest w zabiegu silnie rozjaśniającym przebarwienia i to jest fantastyczne wtedy rozwiązanie, ale nie dla wszystkich skór. Więc można coś takiego zastosować, ale... Czyli wszystko zależy od potrzeb skór, od pracy gruczołów ujowych i przede wszystkim od tego, z jakim problemem się borykamy i co chcemy na tej skórze rozwiązać. W skórze. Proszę o poradę, co zastosować na grudki występujące wyłącznie na czole. Wygląda to jak zaskórniki zamknięte. Czy można takie zmiany usuwać naturalnie w gabinecie? Manualnie, przepraszam, w gabinecie. Stosowałam już różne kwasy, jednak nie przyniosło to efektu. I to są właśnie jedyne momenty, kiedy rzeczywiście potrafię oczyścić skórę. Manualnie. Nie wykonuję w ogóle typowo manualnego oczyszczania. Ale rzeczywiście borykałam się tu z dwiema klientkami, u których delikatne na początku takie zastosowania w postaci tylko i wyłącznie kwasów, nawet wysoko stężonych, i był proponowany 1%, 4% retinol, nie skutkowało tak naprawdę dobrze. Zmniejszała się ta ilość skórników, ale to tak szło bardzo powolutku. Co wykonywałam? Wykonywałam manualne oczyszczanie, ale nie, że tak miejsce przy miejscu, tylko rzeczywiście tam, gdzie były te zaskórniki zamknięte. Wykonywałam delikatne oczyszczanie na bazie kwasu salicylowego, a następnie później jeszcze dokładałam innego rodzaju kwasy i kończyłam delikatnie już stężonym retinolem, żeby tej skóry nie podrażniać. W przypadku zaskórników zamkniętych też dobrym rozwiązaniem może się okazać mikronakuwanie. Też możemy wtedy połączyć sobie z różnorakimi peelingami chemicznymi, tylko pamiętajmy, żeby znowu tutaj nie przesadzić. Zaczynamy zawsze od nie za dużych stężeń i też nie takich od razu rozwiązań z wysokiego C. Tak jak zawsze mówię, najpierw stosujemy te mniejsze, delikatniejsze stężenia, delikatniejsze rozwiązania, niż od razu tutaj z grubej rury zaczynamy, bo nigdy nie wiadomo, jak ta skóra się zachowa. Miejcie, kochane moje, pokorę, żeby tutaj po prostu później nie płakać nad skutkami ubocznymi. Jakiś czas temu kupiłam kwas azelainowy 30%. Na początku stosowałam co kilka dni i moja skóra dobrze to tolerowała. Teraz na drugi dzień po nałożeniu rano mam czerwone plamy na twarzy. Czy moja skóra się uwrażliwiła na ten kwas, czy to jakaś alergia? Jak dalej stosować ten kwas? Nie chcę z niego rezygnować. 30% kwas azelainowy to jest bardzo duże stężenie. Ja nawet nie pracuję na takim stężeniu w gabinecie, to znaczy jak połączę kilka preparatów, to rzeczywiście będzie coś około tego, ale to też jest w różnorakich formulacjach. Też pomiędzy gdzieś stosuję kwas ferulowy, który troszeczkę zmniejsza nam zaczerwienienie, więc to wszystko zależy od tego, jak ten zabieg jest przeprowadzony. Natomiast 30% kwas azelainowy to już jest niezłe wow. Też nie wiem, jakiej jest formulacji, bo jeżeli jest w formule alkoholowej jeszcze, to tam jest tam po prostu ten kwas sobie przenika szybciusieńko. Dziewczyny, błagam, nie bawcie się w takie silne rozwiązania. Kwas azelainowy jest jednym z moich ukochanych, o tym wiecie doskonale. Ale ja zawsze się boję, że jest tyle dostępnych preparatów na rynku detalicznym, że możecie sobie kliknąć po prostu przez internet. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że na przykład 50% kwas glikolowy jest dostępny w internecie. Ja to po prostu się trzęsę, jak to widzę. Bo naprawdę nie wiem, co się później dzieje w tym zaciszu domowym. Jak widzę, że coś się mi dzieje w gabinecie, ja mam neutralizator pod ręką. Mogę zneutralizować. Momentalnie wiem, jak na tą skórę tutaj, jak zareagować. Tak? Ale w przypadku kwasu azelainowego, tak wysoko stężonego, stosowanego co kilka dni, to naprawdę to jest barbarzyństwo dla tej skóry. 30% co kilka dni to jest w ogóle za często. Można coś takiego nałożyć, ale jeden raz w tygodniu to jest bardzo intensywny peeling chemiczny. Ponadto pomiędzy powinna być silna regeneracja komórkowa. Przy 30% kwasie azelainowym ja już nawet bym nie położyła retinolu, bo tam po prostu
to już jest tak intensywne, że tam się naprawdę wiele rzeczy dzieje. Jeżeli robię taki zabieg, w sumie tam mamy wtedy, mam stężenie u siebie, powiedzmy, jest około 30%, to moja klientka ma absolutnie zadanie, że przez tydzień nie stosuje żadnych już takich intensywnych preparatów. Nie ma retinolu, nie ma peelingu kwasowego. A co dopiero tutaj mówić, jeżeli to było stosowane co kilka dni? Przede wszystkim, teraz odsyłam do mojego odcinka Łagodzenie. Proszę sobie zobaczyć, jak tutaj, co zrobić dokładnie z tą skórą. Wprowadzamy esencję od razu, czyli ten preparat pomiędzy tonikiem a serum. Druga sprawa, maski łagodzące, najlepiej maski kremowe, te stosowane na noc, czyli maski nocne. I teraz dbamy o to, żeby przez miesiąc tą skórę łagodzić. Odstawiamy na razie ten kwas. Jeżeli będzie wszystko dobrze po miesiącu, to bardzo delikatnie do niego wracamy. I teraz bardzo ważna kwestia. Nigdy proszę już częściej nie nakładać takiego preparatu niż raz w tygodniu, bo naprawdę możemy sobie nieźle tutaj krzywdę narobić i doprowadzić nawet do silnego poparzenia. Później już wyprowadzanie tej skóry na prostą będzie bardzo, bardzo trudne. Także dziewczyny, naprawdę zawsze mówię z ostrożnością. Nigdy nie stosujcie zbyt drastycznych rozwiązań, bo wyprowadzanie skóry z bardzo naruszonej bariery ochronnej jest dużo, dużo trudniejsze niż Wam się wydaje. I przedostatnie pytanko na dziś. Cera naczynkowa, mieszana, wrażliwa 46 lat, pory, krostki, zaskórniki. Czy lepiej stosować codziennie krem z retinolem w mikrodawce, nieujęty w stężeniu, czy jeden raz w tygodniu retinol 0,15, niestety już kupiony? Czy w ogóle lepiej przy tej serze, dwa razy w tygodniu, azeloglicyna 6% lub serum Reviver Skintra plus jeden raz w tygodniu 10% niacinamid? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na tą wrażliwość, bo to jest najistotniejsze. Odnoszę się do tych wcześniejszych pytań. 10% niacinamid raz w tygodniu? Okej, będzie w porządku, ale jeżeli chodzi o retinol, skoro jest już kupiony, to poleciłabym stosowanie po prostu tego retinolu na krem nawilżający, bądź ewentualnie to, co już proponowałam właśnie w filmie o retinolu, tak zwaną krótką retinizację, żeby tej skóry nie podrażniać. 0,15 retinolu to co prawda nie jest dużo. Można spróbować, czy po prostu to podrażnienie nie wystąpi. Jeżeli nie wystąpi, wszystko w porządku. Wtedy należy po prostu pomiędzy zadbać o odpowiednie odżywienie, nawilżenie, regenerację. 6% azeloglicyna jest fantastycznym rozwiązaniem dla takiej skóry. Tutaj nie wystąpi żadne podrażnienie, nic się złego nie stanie. Więc dwa razy w tygodniu może być również stosowane. Serum Reviver Skintra z kolei, bo to jest lub to, lub to. Serum Reviver świetnie też się sprawdza i tutaj, tak jak jest to też ujęte w schemacie czwartym, który jest dostosowany do tego rodzaju cer, tam zwróćcie uwagę, że nawet mamy 3 razy w tygodniu azeloglicynę, dodatkowo jeszcze występuje serum z retinalem. Można to wszystko śmiało, spokojnie połączyć. Proponuję na początek, bo azeloglicyna w takim stężeniu może występować, może Pani spróbować od razu stosować, budować tolerancję na retinol, czyli jeden raz w tygodniu. Przez pierwsze teraz 2 tygodnie proszę sobie spróbować stosować właśnie tylko w poniedziałki, stosować sobie serum z azeloglicyną, bądź serum Reviver, obojętnie, jak najbardziej. Serum z azeloglicyną 6% to jest dobre wyjście. I teraz po 2 tygodniach, jeżeli będzie wszystko w porządku, proszę spróbować wprowadzić 2 dawki retinolu. A 10% niacinamid będzie ok rozwiązaniem, ale naprawdę to gdzieś tak przy dobrze zbudowanej tolerancji, po dobrych nawet 4-5 tygodniach, gdy ta skóra będzie ładnie reagowała, nie będzie uczucia ściągnięcia, rumienia, można wtedy wprowadzić niacinamid 10%. Choć tak jak mówię, szczerze, przy cerze wrażliwej, ja bym spróbowała na początek tego 5% niacinamidu. Po co tak od razu tutaj z grubej rury zaczynać? Po co z tego wysokiego C? 5% niacinamid, on ok, działa powolniej, ale ja zawsze mówię, to nie są wyścigi ze skórą. To jest zawsze maraton, to nie jest bieg przez płotki. Delikatnie, powolutku, truchtem do celu, a nie już tam na po prostu w takim bardzo szybkim tempie. Nie ma sensu. Powoli przyglądamy się skórze, kolejnym reakcjom w jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym tygodniu i możemy sobie gdzieś tam podkręcać. Ale znowu powtórzę dzisiaj już do znudzenia, mniej znaczy więcej. Później cofnąć zawsze się możemy, tak? Pamiętajcie o tym. Ale jak chcemy iść do przodu i z tą skórą się dzieje niedobrze, jest naruszony płaszcz hydrolipidowy, to jest naprawdę później trudno. I ostatnie pytanie. Co stosować na skórze ze świeżymi bliznami po rozdrapanych wypryskach?
jakie zabiegi można zastosować na gojące blizny jeszcze koloru różowego. Pierwsza rzecz, przede wszystkim wprowadziłabym tutaj kwas ferulowy. Kwas ferulowy lub kwas tranexamowy będzie pięknie wzmacniał skórę. Zwróćcie uwagę, ja Wam też było w jednym pytaniu, albo w 89 odcinku, albo w 88. Ja dokładnie Wam wymieniałam naprawdę dobre preparaty z kwasem tranexamowym czy z kwasem ferulowym. No tutaj jednym z moich ulubieńców, naprawdę coś, co bym mogła zaproponować, to jest, o ile dobrze pamiętam nazwę, napięcie i wzmocnienie z marki Basic Lab z kwasem ferulowym i witaminą C. To jest preparat, który jest dość intensywny, no bo mamy tam 10% witaminę C, ale też wszelkie preparaty z peptydami miedziowymi. Peptyd miedziowy będzie działał pięknie naprawczo, będzie niwelował też zaczerwienienia skóry, co więcej, będzie niwelował zaczerwienienie, ściągnięcie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zabiegi, tutaj znowu powtórzę, wszelkie formulacje z kwasem ferulowym, z kwasem tranexamowym. Tranexamowy zdejmuje to zaczerwienienie w okamgnieniu. To jest cudowne rozwiązanie, dlatego że kwas tranexamowy, pamiętajmy, że był wynaleziony w leczeniu żylaków. On naprawdę zmniejsza przekrwienie skóry, on wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza w okamgnieniu stan zapalny i całą tę powstający na komponencie naczyniowej, czyli właśnie na tym rumieniu. To są najlepsze wyjścia z sytuacji. Te dwa kwasy w duecie, ferulowy z kwasem tranexamowym, jest dużo rozwiązań profesjonalnych, więc tutaj przede wszystkim gorąco bym to poleciła. Jak już te blizny się zagoją, to można ładnie zacząć próbować rozwiązań z mikronakuciami, z takimi samymi kwasami, a później dopiero wprowadzać retinol, ale nie na świeże zmiany, tak? Tutaj na początku właśnie pięknie będzie jak najbardziej wprowadzenie obu tych kwasów i też doskonałym wyjściem z sytuacji będzie azeloglicyna, która też pięknie będzie tę skórę rozjaśniała i przyspieszała gojenie. Kochane moje, na dzisiaj to wszystko. Zapewne też nie wyczerpałam może wszystkich tematów. Jeżeli nadal macie wątpliwości, macie pytanka, zadajcie mi je proszę oczywiście pod filmem, a chętnie udzielę odpowiedzi. Pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ślę jak zawsze duże serducho, mnóstwo pozytywnych myśli i energii i do zobaczenia. Pa, pa.